Nazywam się Teodor Tapierała. W latach 1965-1980 byłem piłkarzem Lecha Poznań. W tym czasie graliśmy w trzeciej, drugiej, pierwszej lidze. W 1972 roku żeśmy weszli do pierwszej ligi i tutaj na tym stadionie właśnie żeśmy rozegrali mecz za Wisłą Bydgoszcz, który przypieczętował nasz awans do pierwszej ligi. Po 15 minutach, przy 60 tysięcy widzów, cisza na stadionie, przegrywaliśmy 2-0, ale do przerwy jeszcze zdołaliśmy doprowadzić do wyrównania na 2-2. Po przerwie zdobyliśmy jeszcze 2 gole i w sumie wygraliśmy 4-2. Przypieczętowaliśmy sobie awans do pierwszej ligi. W tym meczu nieźle mi się grało przy tych widzach, przy tylu tysiącach widzów. Zdobyłem 2 gole, drugiego na remis 2-2 i przede mną zdobył bramkę jeszcze Romek Jakubczak i jedną z bramek zdobył Rysio Szpakowski. Chyba tu, gdzie stoję, pod tą bramką, w samo okno, bramkarz Zawiszy wyciągnął ręce, ale nie zdążył dosięgnąć. Same okno było. Nawet na ten temat tego gola pisał w gazecie w Ekspresie, czy w Poznańsku, już nie wiem teraz dokładnie gdzie. I będą szczały od Napierały, coś takiego, zapomniałem dokładnie jak to było, ale coś szczały od Napierały, o. Coś takiego. Jeszcze tu graliśmy mecz z Rowem Rybnik chyba. I mgła na boisku była taka, że na 30 metrów piłki nie było widać. Także sędzia chciał w pewnym momencie przerwać mecz, ale jakoś ta mgła uciekła i dokończyliśmy mecz. Wygraliśmy 3-0. Jeszcze Andrzej Turek bronił w bramce, to pamiętam do dziś, bo jak tutaj łapać piłkę, jak nie widać piłki. Moim pierwszym klubem wychowałem się w Dyskoboli Grodzisk. Przyszedłem do Lecha mając 19 lat. W Grodzisku grałem w klasie okręgowej i międzywojewódzkiej oraz w juniorach i trampkarza. Zostałem zauważony przez działaczy Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Zarekomendowali mnie Lechowi i przyjechali działacze z Lecha. Za 10 piłek przyszedłem do Lecha. To było, jakby dzisiaj powiedzieć, nie wiem, za wyszkolenie chyba tylko i nic poza to. Dostał klub. Jak ja przychodziłem do Lecha w 1965 roku, to Lech wszedł z trzeciej do drugiej ligi po słynnych grach ze Starym Starachowice w Warszawie, na Warszawiance. Graliśmy jeden sezon i spadliśmy z powrotem do trzeciej ligi. Tak był kontrener od 1965 do 1972 roku, żeśmy raz byli w trzeciej, raz w drugiej lidze. No ja grałem w drugiej linii w środku. Romek Jakubczak był obok mnie. Byliśmy zgranymi pomocnikami. On miał bardzo dobre uderzenie. Ja byłem piłkarzem do biegania, do takiej trudnej roboty, jak to się nazywa, czarnej pracy roboty. Do tego miałem trochę dobrą technikę, przegląd pola, widziałem, gdzie komu rzucić piłkę, kto wychodzi na pozycję, jak mu rzucić, także podobno byłem niezły w tym wszystkim, nawet
dali mi pseudonim profesor. No oprócz tego jeszcze miałem drugie przezwisko, bo byłem chudy i dostałem przezwisko chudy. Szczupły zaś się byłem, a dostałem przezwisko chudy. No mogę powiedzieć, że starałem się grać chociaż młodszy ode mnie. Dla mnie był wzorem w drugiej linii Kaziu Dejna, nieżyjący już. Poza tym u nas w zespole mieliśmy kilku dobrych piłkarzy, też w drugiej linii. Edziu Kuczko, też nieżyjący, Jasiu Domino. Także miałem się na kim wzorować tutaj w Lechu. Teodor Anioła już nie grał, jak ja przychodziłem do Lecha, ale dużo o nim wiem, dużo o nim słyszałem. No i można powiedzieć, że byliśmy kolegami, bo i nawet wódkę potrafiliśmy wypić razem kiedyś. Cały czas byliśmy bardzo popularnym zespołem. Tu przychodziło 40-50 tysięcy na ten stadion, a na Dębcu nie mogli się pomieścić 20-25 tysięcy nawet na dachach Cegielskiego. Mieliśmy kibiców na drzewach. Było super. Kibic Lecha był zawsze. Z tego co ja pamiętam, to no nie ma chyba w Polsce takich kibiców jak u nas są. Tu, do tej pory aż. Tu graliśmy właściwie drugoligowe, końcówka drugiej ligi i później pierwsze mecze pierwszoligowe. Później jak nie szło już za bardzo dobrze w pierwszej lidze, wróciliśmy znowuż na Dębiec, na Dębcu graliśmy. I tak do 80 roku, bo w roku 1980 został oddany stadion przybułgarski i tam już przenieśliśmy się. Także jeszcze za swojej kadencji piłkarza doczekałem się meczu na przybułgarski. Wtedy jak byśmy tu grali mecze, to i murawa była super, można powiedzieć, jak na tamte czasy i warunki. No i kibiców mieliśmy. Tutaj wszystkie, całe parkingi były zatrasowane autokarami, samochodami, także kibiców było co niemiara. A mecze w pierwszej lidze, które graliśmy też, pierwszy mecz z Legią Warszawa, który wygraliśmy 1-0 po golu zdobytym przez Romka Jakubczaka z rzutu wolnego. Pamiętam mecz 35 stopni ciepła z ŁKS-em Łódź, który wygraliśmy 6-0 i koledzy z ŁKS-u się śmiali, mówią, dzisiaj wygrali 6 w Totolotek. Znaczy przegrali z nami, a 6 dostali, tak jakby wygrali. Tutaj z tej strony stał budynek dla VIP-ów, loża honorowa. Tutaj z tej strony jest wjazd, jak wyścigi kolarskie, tu wjeżdżali kolarze, naokoło była wieżnia, a tam z tej strony były dwie szatnie takie ala lepianki, tam się rozbieraliśmy, przed meczem, po meczu się kąpaliśmy, tam kończyliśmy mecz. No aż nie wierzę, że tak można dopuścić do takiego wyglądu stadionu, jak tutaj dzisiaj mamy. Nie widać, żeby trybuny były, nasypy, bo to wszystko było na trybuny na nasypach, także wygląda jakbyśmy byli w gaju wielkim i zielono. Ja złych czasów nie miałem w Lechu. A 15 lat byłem piłkarzem, zawodnikiem, drugie 15 byłem trenerem i działaczem, także jako asystent pierwszoligowego zespołu przeszedłem chyba 6 trenerów. Także troszeczkę przeżyłem w Lechu przez te 32 lata prawie.
Tutaj kiedyś graliśmy, przychodziło na nas 40-50 tysięcy ludzi, a dzisiaj zobaczcie, panowie, co się stało z obiektem. Nie filmować mnie!